Radia Wolna Europa. W cyklu Współczesna historia Polski nadamy obecnie kolejny odcinek. Tu mówi Londyn. Z monachijskiego ośrodka dywersji ideologicznej i nie tylko wciąż podsycano antysocjalistyczne nastroje. Na rozkaz i za pieniądze mocodawców z Waszyngtonu. W okresie PRL-u na teren Polski Ludowej, a szereg rozgłośni zagranicznych transmitowało program w języku polskim, BBC, Głos Ameryki, ale również tak dziwne twory jak Radio Tirana, a jednak z nich największe znaczenie miało Radio Wolna Europa. Skąd to znaczenie wynikało, jakie były okoliczności powstania RWE? Radio było trochę inne niż te, o których pan wspomniał, przede wszystkim inne niż BBC i Głos Ameryki, dlatego że to były stacje, które reprezentowały stanowisko państw, które nadawały, opinii publicznej, brytyjskiej i amerykańskiej. A pomysł na Wolną Europę był taki, żeby to było radio, które zaspokaja oczekiwania odbiorcy, to znaczy ono usiłuje stworzyć program o takim przesłaniu, o takiej treści, na który czeka odbiorca. Więc chodziło nie o to, żeby informować, jak o sprawach polskich, czy sowieckich, czy sytuacji międzynarodowej myśli Zachód, tylko przesłaniem tego radia była taka zapowiedź, która padła na antenie pierwszy raz w maju, w momencie inauguracji 3 maja 1952 roku. Mówią Polacy do Polaków. A jakie były okoliczności powstania rozgłośni Radia Wolna Europa i w jaki sposób ona była finansowana i kim byli ludzie, którzy tworzyli je na początku? Inicjatorem założenia rozgłośni, które będą nadawały do krajów zakurtynnych, bo to nie była tylko polski pomysł na nadawanie do Polski, był Komitet Wolnej Europy, taka początkowo pod nazwą Narodowy Komitet Wolnej Europy. To była organizacja amerykańska, która powstała w porozumieniu z Departamentem Stanu, ale była organizacją cywilną, to znaczy nie polityczną w tym sensie. Niezwiązaną oficjalnie z rządem, nieoficjalną, niezwiązaną z rządem Stanów Zjednoczonych, która postawiła sobie taki cel wpływania na audytoria, z jednej strony wpływania na audytoria krajów zakurtynnych w sytuacji nasilonej właśnie presji propagandowej, a z drugiej strony współpracy z emigracjami znajdującymi się z krajów wschodnioeuropejskich, znajdującymi się w Stanach i w krajach zachodnioeuropejskich. Stąd ta inicjatywa miała taki charakter nieoficjalny, no bo rząd Stanów Zjednoczonych utrzymywał kontakty, stosunki dyplomatyczne z Polską Ludową, Czechosłowacją itd. itd. Amerykanie mieli bardzo dobrą, efektywną radiostację, taką, można powiedzieć, taka trochę prefiguracja Wolnej Europy. To była taka stacja w Berlinie Zachodnim, która nadawała formalnie do mieszkańców Berlina Zachodniego, ale słuchali także mieszkańcy Berlina Wschodniego, czyli sowieckiego, no i mieszkańcy sowieckiej strefy. Zendelfreie Berlin, nadawca Wolnego Berlina. Tak, no właśnie, tak. Więc to było trochę, to był trochę pomysł. I w 1900 Komitet Wolnej Europy powstał w 1949 roku. Bardzo szybko sfinalizowano pracę nad utworzeniem tych rozgłośni i w 1950 roku one zaczęły. To Wolna Europa w ogóle ma dwie inauguracje. Pierwsza to jest sierpień 1950, kiedy te wszystkie stacje zostają stopniowo uruchamiane w Nowym Jorku. Przy czym zasięg jest znikomy i z tego względu, czy był znikomy z tego względu, że studio mieściło się właśnie w Nowym Jorku, tam przygotowywano program, ale on nie był emitowany ze Stanów ze względów technicznych, bo te taśmy były przesyłane do Europy i przy pomocy słabego jeszcze nadajnika nadawane dalej, czyli do krajów docelowych. Ze względu na to, że ten pomysł się spodobał, że miano sygnały, że Wolna Europa jest chętnie słuchana, że ten pomysł chwycił, zdecydowano się otworzyć redakcję europejską. No z powodów politycznych wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że to nie jest dobry wybór.
tym krajem był Niemcy. Miał szczególny status. Złym dlatego, że przypuszczano, i tak się zresztą stało, że to będzie wykorzystywane propagandowo przez władze w Warszawie, że to jest stacja niemiecka. Ze świadomością wszystkich, którzy brali udział w zakładaniu wolnej Europy w Monachium, przyjęto, że to nie jest dobra politycznie lokalizacja, no ale 3 maja 1952 roku mamy tą drugą, ten drugi początek, tą drugą inaugurację. Data jest oczywiście wybrana nieprzypadkowo. Zasięg o dużo większy, większy zespół i taka możliwość takiego uruchomienia radia, które w sposób bezpośredni już może reagować na to, co się dzieje. Jak wyglądał ten zespół Radia Wolna Europa? Powiedzieliśmy, że on był znacznie już liczniejszy niż ten zalążek, który miał miejsce w Nowym Jorku. I kim były najważniejsze postacie Wolnej Europy w ówczesnym czasie? Nowak, który objął dyrekcję nieistniejącego zespołu jeszcze. Słynny kurier z Warszawy, Nowak Jezioleński. Rekrutował przede wszystkim wśród dziennikarzy, najlepiej takich, którzy mieli za sobą staż radiowy. No bo dziennikarstwo miało świadomość, że dziennikarstwo radiowe miał epizod pracy w radio w czasie powstania warszawskiego, w radiostacji Błyskawica. No ale tych osób nie było wiele. No więc w drugim rzucie ludzie mający kontakt z prasą, korespondenci przedwojenni piszący, współpracujący z dziennikarzy piszący. No ale miał, okazało się, dobrą rękę, bo wybierał także takich ludzi, czy zdecydował się na zatrudnienie takich ludzi, którzy w ogóle nie mieli żadnych doświadczeń i okazali się znakomici, bo do pierwszej grupy można zaliczyć na przykład Wiktora Trościankę, który pracował w rozgłośni Wileńskiej i miał podstawy w podziemiu w czasie okupacji, miał podstawy dziennikarstwa radiowego i okazał się, że są takim znakomitym dziennikarzem. No ale osobą, która była bez żadnych doświadczeń, była pani Aleksandra Stypułkowska, która była przed wojną współprowadzącą kancelarię adwokacką jej męża Zbigniewa Stypułkowskiego. Ona nie miała żadnych doświadczeń, nie tylko radiowych, ale w ogóle żadnych doświadczeń, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Okazała się być znakomitym pomysłem. Więc pierwsze kryterium, Nowak się posługiwał dwoma kryteriami. Pierwsze kryterium to było kryterium zawodowe, oczywiste, ale drugie, bardzo ciekawe, to było kryterium polityczne. To znaczy on sobie zdawał sprawę, że te osoby mają różne, nie tylko poglądy polityczne, ale takie trochę przyporządkowania, no bo emigracja była na emigracji. Tak, zróżnicowana. I zdecydował się na to, żeby dobierać ludzi powiązanych, nawet czynnie uczestniczących w gremiach partyjnych. No, Trościanko był działaczem Stronnictwa Narodowego, blisko. Stypułkowska zresztą, blisko także. Ale więc, żeby był pełen wachlarz, to znaczy z jednej strony on się neutralizował, znaczy w ten sposób neutralizował ewentualne takie próby wpływania przez emigrację, no, że ona chciała mieć jakby swoje osoby, które by jej punkt widzenia tych ugrupowań prezentowały na antenie. Ale ważniejszą sprawą, czy równie ważną, było to, że on zbudował taki naturalny pluralizm tej stacji, bo było rzeczą zupełnie oczywistą, że te osoby niekoniecznie będą reprezentowały interesy czy sposób myślenia swoich ugrupowań, no ale będą prezentowały sposób myślenia, system wartości i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrym przykładem są osoby o poglądach lewicowych, no bo radio zdecydowało się nadawać do różnych grup słuchaczy. Także do osób partyjnych była taka bardzo ciekawa audycja List do komunisty. To znaczy chodziło o to, żeby trochę ten obraz, tą wiarę komunistyczną próbować zachwiać. Do robotników, była redakcja. Była audycja, która taka związkowa, jeśli tak można powiedzieć, adresowana, opowiadająca, mówiąca o tym, jak wygląda życie związkowe na Zachodzie. No więc on przyjął założenie, że najlepiej byłoby, gdyby w takich wypadkach byli ludzie, którzy mają za sobą staż związkowy albo poglądy lewicowe, więc byli także działacze PPS-u, Polskiej Partii Socjalistycznej. Więc ten zespół tak został skonstruowany. Sam Nowak zresztą był osobą spełniającą to kryterium, dlatego że on należał, to jest taka nowe ugrupowanie założone w końcu wojny, Polski Ruch Wolnościowy, Niepodległość i Demokracja. Więc on do tego ugrupowania należał. Stworzył tym samym zróżnicowany zespół, który dodatkowo sprawiał wrażenie takiej antytezy mediów reżimowych, mediów tych, z którymi kontakt miał odbiorca
My nie tylko mówimy o wolności, nie tylko mówimy, że pluralizm jest jakąś wartością, ale to wynika trochę z tego zróżnicowania, które my w sposób autentyczny prezentujemy. Jak wyglądała w pierwszym okresie ramówka tego radia? Jakie najistotniejsze programy? Dwa tytuły już wymieniliśmy, ale były programy, które no, cieszyły się większym, a inne mniejszym zainteresowaniem. Osią programu, to miało być radio, cokolwiek to znaczy normalne, to znaczy o pełnym takim programie z uwzględniającym wszystkie audycje właściwe dla ówczesnej radiofonii, no, oparty przede wszystkim na słowie, a nie na muzyce, choć także z programami muzycznymi. Osią były dzienniki. To było rozbudowywane, radio nadawało je co godzinę, to był długi, 10-minutowy dziennik radiowy i do tego były podłączone audycje o charakterze różne, o charakterze publicystycznym, ale przede wszystkim z tematyką polityczną. Chciano wyjaśniać, co się dzieje w kraju, analizować to, zwracać uwagę na sytuację w bloku wschodnim, o którym właśnie nic rzeczywistego nie można się było dowiedzieć, mówić coś o sytuacji także na świecie, no bo to było w latach zwłaszcza stalinowskich, w momencie, kiedy radio rusza, od tego odbiorca jest całkowicie odseparowany. Audycjami, które Nowak szczególnie cenił, były audycje o charakterze historycznym. To się brało trochę stąd, że w radio znalazła się dosyć liczna grupa ludzi o podobnych do niego biografiach, to znaczy żołnierze Armii Krajowej albo państwa podziemnego z czasów okupacji. On uważał, że jedną z ważniejszych funkcji radia jest wypowiedzenie wojny, czy też wzięcie udziału w batalii o tożsamość historyczną Polaków, o świadomość historyczną, ale była całkowicie zafałszowana. Więc te programy były dosyć ważne, obecne. I kolejny segment to były programy kulturalne, czyli literacko-kulturalne, czy literackie i kulturalne, tak to można nazwać. Jedna z najsłynniejszych audycji o ogromnym znaczeniu radia to była audycja na czerwonym indeksie, na którym czytano albo całe, albo duże fragmenty książek, które się ukazywały na Zachodzie. Radio miał pełnić takie funkcje i pod te funkcje przygotowany był program właśnie, który pierwsza ramówka to jest rok 1952, ale potem była modernizowana, trochę zmieniona w roku 1960, ale założenie, informacja, program informacyjny jako oś, do tego kultura, literatura, przeszłość zostało w zasadzie utrzymane do końca. A były audycje Radia Wolna Europa, które można powiedzieć miały znaczenie historyczne. No, takim jednym z, dzisiaj byśmy powiedzieli, większych eventów z angielska była ucieczka Józefa Światły na Zachód i prezentacja, powiedzmy od razu, komunistycznego oprawcy, który zbiegł na Zachód, a ujawnił to, co określa dobrze tytuł książki, Za kulisami partii i bezpieki. Jak to wyglądało? To zresztą było wydarzenie, które przeszło do historii radia z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że doszło wtedy do pierwszej poważniejszej kontrowersji w zespole, bo nie wszyscy uważali, że radio powinno taką osobę wykorzystywać. A po drugie dlatego, że to jest 54 rok, że Światło ucieka w grudniu 53, a na antenie się pojawia w październiku 54, że tymi audycjami Wolna Europa zdobyła sobie drogę do słuchacza, bo w początkowym okresie ona była słuchana, no ale słuchacze, niektórzy wybierali także, no BBC nadawało 39 roku, więc ona miała tradycję, czy słuchali głosu Ameryki. Od 54 roku, czy od przełomu 54-55 można powiedzieć, że Wolna Europa zaczyna być stacją pierwszego wyboru, znaczy jest najchętniej słuchaną. Rewelacje Światły no, sprowadzały się do tego, o czym pan wspomniał. To była osoba znakomicie poinformowana o wszystkich kulisach instalacji systemu komunistycznego w Polsce i procedowania do momentu jego wyjazdu. Więc on mówił o wszystkim. Rozprawie z Kościołem, rozprawie z podziemiem niepodległościowym w okresie powojennym, o funkcjonowaniu tej elity władzy, trybie życia, o rozprawie z Gomułką, z tak zwanym odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym. Więc to jest z punktu widzenia politycznego był materiał no, ogromnego znaczenia. Trwały, jak powiedziałem, dyskusje w radiu dotyczące tego,
czy wykorzystywać, o co pytać. Zastanawiano się, na ile w światło będzie wiarygodny, bo przez części tych informacji nie można było w żaden sposób sprawdzić. W każdym razie po tych dyskusjach zdecydowano się na to, żeby nagrać z nim cykl audycji. On chyba nie został cały wyemitowany. 141 odcinków nagrano i on był emitowany, jak powiedziałem, od października 1954 roku codziennie do końca roku, potem od początku 1955 roku już z częstotliwością mniejszą. Te głosy, które zaczęły napływać z Polski, ilość słuchaczy, kampania, która w prasie się zaczęła, była dowodem tego, że to uderzenie było... To była bomba, krótko mówiąc, polityczna bomba. Na dodatek Amerykanie uznali, że ze względu na wzmożenie zagłuszania, które się nie rozpoczęło po emisji światła wcześniej, ale było coraz bardziej uciążliwe, żeby wydrukować tę broszurę i wypuścić ją przy pomocy takiej operacji balonowej, to się zresztą nazywała Spotlight Reflektor, to trochę grało z nazwiskiem Światły. Tam balonami przesyłano nie tylko broszurę Światły, tam właśnie za kulisami, ale także inne materiały dotyczące różnych aspektów. Ulotki, takie pismo powołano, taki biuletyn właściwie wolnej Europy. No, w rocznicę Jałty w lutym 1955 roku te pierwsze balony zaczęły w kierunku Polski lecieć. No i reakcja władzy także dowodziła tego, że to był pomysł dosyć uciążliwy, bo tam zwracano się do ludzi, żeby zbierać i oddawać, żeby nie dotykać, bo jak one, te balony wybuchną, to ten gaz, który je unosi, spowoduje jakieś szkody dla osoby, która się znajdzie w zasięgu działania. Więc są materiały zachowane, z których wynika, że to odczuto, że dla władzy, no już pomijając dotkliwość samego światła, znaczy rewelacji, którym on raczył audytorium od października, jeszcze na dodatek te broszury, że to jest poważny problem. W jaki sposób Wolna Europa pozyskiwała informacje z kraju? Było, nie było za żelazną kurtyną. No właśnie, no. A przecież to nie było łatwe, a w dodatku było również niebezpieczne z tego względu, że najprawdopodobniej ze względu na działalność tego typu rozgłośni wprowadzono do kodeksu karnego przepis o rozpowszechnianiu informacji mogących godzić w interesy PRL-u. Zachowanie tajemnicy, była nawet cała ustawa o zachowaniu tajemnicy państwowej. Do 1956 roku muszę powiedzieć, że to jest okryte tajemnicą, to znaczy, bo przecież tak, byli korespondenci, była prasa zachodnia, no tylko ta prasa zachodnia też była niedopuszczana, bo ilość korespondentów zagranicznych w Polsce w okresie stalinowskim była znikoma. Znaczy reżim się nie chciał zamykać, udawał, że jest otwarty, ale... Poza tym władze stosowały taką zasadę, że jeżeli ci korespondenci pisali coś krytycznego, to tracili akredytację, więc to był trochę taki układ z nimi, żeby oni wymuszać na nich. No, bardzo cennym źródłem informacji była prasa i radio, ten nasłuch, wspominałem o tym, który był prowadzony. Cały program Warszawy Pierwszej był nagrywany i analizowany. Sprowadzono prasę partyjną i prasę regionalną, prenumerowano z dużej ilości, sprowadzano z różnych ośrodków. Po 1956 roku zaczynają się pojawiać osoby, które wyjeżdżają, no nie wiem, czy można to nazwać wyjazdami turystycznymi, ale w każdym razie nie są funkcjonariuszami systemu, którzy jeżdżą na zachód tylko z powodów zawodowych. Którzy zresztą także udzielali informacji w bardzo zakamuflowany sposób i ukrywając ten fakt, ale także. Więc to są źródła, z którymi korzystano, przy czym zwracam uwagę, że one się poszerzają i stają się atrakcyjniejsze, pełniejsze po roku 1956. Pojawiają się także osoby, które przekazują informacje. To znaczy, no taki Władysław Bartoszewski, na przykład znał zastępcę Nowaka, Tadeusza Rzęczykowskiego z okresu okupacji. Więc jest więcej korespondentów, system się liberalizuje politykę informacyjną, więc z tego wynika, znaczy otwierają się tutaj większe możliwości. Tak to wyglądało do końca, ale
myślę, że były także metodami, no, że może wywiad amerykański trochę przekazywał, bo sensem wolnej Europy, tym, co uznawano za jej najważniejszą wartość, to jest podawanie informacji, których nie można było w przestrzeni publicznej osiągnąć, prawda? No, jeśli ktoś funkcjonował jako publicysta czy wykładowca uniwersytecki, no ten zakres informacji, którymi dysponował, był na pewno przydatny w wolnej Europie. No, ale przecież on nie miał dostępu do kręgów, do gremiów partyjnych, prawda? Więc być może ta metoda. Ale były też informacje o tym, że Polacy przekazywali informacje poniekąd w sposób konspiracyjny, w ten sposób, że przekazywali listy do wolnej Europy, które były wysyłane przez zaufane osoby już pocztą po znalezieniu się na Zachodzie. Od momentu powstania opozycji demokratycznej, czyli od 1976 roku, tych możliwości jest więcej. Prasa podziemna, drugi obieg, prasa drugoobiegowa przynosi cały szereg informacji, które radio może wykorzystywać. Biuro informacyjne KOR-u również. Tak, ale jednocześnie informując o działaniu opozycji, o której przecież polskie społeczeństwo krajowe się nie dowiaduje. Tutaj taka osoba się pojawia jak Zdzisław Najder, który zresztą zostanie na początku lat 80. dyrektorem. Nowak odchodzi w 75, w listopadzie 75, a po jakimś czasie Zdzisław Najder obejmuje stanowisko dyrektora. Istotna jeszcze rzecz na koniec. Najbardziej znaną postacią, która inwigilowała Radio Wolna Europa, był Andrzej Czechowicz, któremu poświęciliśmy osobny odcinek naszego programu, ale jak wyglądała w ogóle inwigilacja tej struktury przez służby bezpieczeństwa? Próbowano inwigilować, dostawać się do pracowników przy pomocy różnych metod, to znaczy albo pozyskiwać do współpracy, albo wygrywać takie sytuacje w zespole, bo styl przywództwa Nowaka nie wszystkim dyktatorski. Tak. Więc tam się oczywiście były także różnice polityczne, ale także to. No więc tutaj właśnie taka Wiktor Trościanko był osobą tak podchodzoną trochę w tej strony, prawda? To znaczy, że ale to były takie działania, które nie bardzo rozumiem, jaki miały cel, bo to, co stanowiło siłę i istotę radia, to był program. No nie liczono chyba na to, że te osoby, które zostaną pozyskane do współpracy, będą wpłyną na program, prawda? Że nagle się coś pójdzie na antenę, co będzie zgodne z interesem tych, którzy inicjuje tę współpracę. Więc myślę, że raczej zgodnie z logiką tego systemu chciano wiedzieć o tym. To jest ważna jednak instytucja. W latach 60. i na początku lat 70. szacowano, Nowak to podaje, że audytorium wynosiło 12 do 14 milionów. To znaczy, że radio jest właściwie powszechnie słuchane. W tym trybie obliczenia częstotliwości przyjmowano taką zasadę, że że tym słuchaczem jest taka osoba, która minimum słucha dwa razy dziennie, jest starsza niż 14 lat. No ale jeśli mamy taki wskaźnik, że 14 milionów ludzi w sposób udowodniony, badano to, znajduje się w zasięgu, no to jest ogromna siła. A w momencie kryzysowym ten wskaźnik był jeszcze większy. Przecież to Polacy w dużym stopniu dowiedzieli się o tym, co się dzieje w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku z Wolnej Europy, a nie z prasy, która nic słowem na ten temat nie mówiła, oprócz tego, że mamy nieuzasadnione przerwy w pracy. Więc to jest raczej próba takiego zorientowania się, co jest w zespole, ale nie natknąłem się na żadne informacje, które byłyby dowodem na to, że udało się to w sposób efektywny jakoś wykorzystać. No. Paradoksem swoistym jest to, że Radio Wolna Europa co prawda przeżyło upadek komunizmu, ale nie przeżyło kapitalizmu. Sprowadzone Radio Wolna Europa do Polski niestety nie funkcjonowało ono zbyt długo i musiało zakończyć działalność. No tak, te funkcje, które ono pełniło przed 89 przestały być aktualne. Ono miało przełamać monopol informacyjny, przełamywać monopol informacyjny. Ten monopol przestał istnieć w roku 1980.
90, ale i tak długi okres czasu, no, przez do 94 roku. Nowak się bardzo, już będąc na emeryturze i sympatyzując z radiem, bardzo się cieszył, bo podawał takie wskaźniki, że na początku lat 90 3 miliony ludzi słuchało. I on uważał, że w tym nowym rozdaniu, w tej nowej sytuacji politycznej i medialnej w Polsce to jest sukces. To znaczy radio, które nie ma tytułu, żeby cokolwiek prostować, albo przełamywać jakiś monopol, mimo wszystko jest nadal słuchany. Dziękuję i niech będzie to puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo.